Szczęść Boże, witajcie w tę sobotę. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Dziejów Apostolskich. Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech opustoszeje dom jego, niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Dzisiaj słyszymy relacje z tego, w jaki sposób apostołowie wybierają na miejsce Judasza Macieja. I myślę, że bardzo ważną tutaj rolę odgrywa święty Piotr, który nie działa na zasadzie bezwzględnej władzy, ale bardzo w Piotrze tutaj widać ten charyzmat papieski. Czyli tego, który zbiera braci, pyta ich o radę i podejmuje decyzję. To jest ważne w różnych naszych doświadczeniach, czy to w małżeństwie, czy to w kościele, czy to we wspólnocie. Czy mamy w sobie, czy odkrywamy w sobie ten charyzmat świętego Piotra? Zbierania, pytania o radę i rozumnego dyskutowania, aby wspólnie, razem podjąć dobrą decyzję. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.